Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karol i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Nim jednak gdziekolwiek wyruszymy, jeszcze spojrzymy na nasze menu zdolności, ponieważ doszły tu moce Odyna i przyznam, że dopóki nie poznamy tego, co kryje się pod tak zwanym kółkiem, no to nie wiem, czy podoba mi się to, co ma tu do zaoferowania. No chyba, że właśnie to coś, co tu zbieramy pod to kółko, będzie naprawdę silnym rozwiązaniem. Ramię ciemności, o! No, widać, że obrażenia potrafi zadać duże, tylko musimy doładować innymi mocami to ramię, albo po prostu walcząc. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na ten moment mocno też nie kombinowałem, bo tu mamy tego Odyńca. A tak? Czemu mrok? No właśnie. Diamentowy pył i tańcząca stal. Diamentowy pył to ten inaczej nasz lód? Mam nadzieję, że to jest ten taki lód. Co w ziemię walimy, chyba że pomyliłem moce. To jeszcze się tam poprawi ten temat. Idziesz, bracie? Ej. O! Żeśmy czegoś to nie stracili tak biegając i rozglądając się za nim. Ten lód, który bardzo szybko zbija punkty ochrony, osłony, wytrzymałości, zwał jak zwał. No chciałbym go zachować, jest naprawdę mocny. Chociaż można by było go przerzucić innemu ikonowi, podrzucić. Na przykład ogniste miało tam coś do wykorzystania, no ale najpierw zobaczymy, jak ten Odyniec się tu prezentuje. W sumie w ten ogniste, jakby tam wrzucić ten jeden slot. Z czym racja? Że czeka na nas? Widzę, że nie tylko. Is there no peace for a dying man? What happened here? The Aether Floods made savage beasts of my companions. And those faithless orcs, I knew they weren't to be trusted. We were told that they would stay loyal to our cause. Something commanded their loyalty, but it was not us. It's a wonder they stayed faithful for so long. Perhaps they sensed our downfall. The king is gone, our nation in ruins. What becomes of us loyal pawns now? Sworn to a shattered throne. Fuck Walud. Fuck the dead king and his god. Fuck this withered shithole. The floods do not affect you. You are a bearer, albeit one who's lost his brand. Pray, hear me, brother. Will you grant this pawn his final wish? Will you lay my dying soul to rest? Pewnie, lubimy, tak. Of course. What do you need? Finally, some luck. Beyond the castle walls, towards Stonehere, there is a forest, Neverturn. My parents are buried upon a bluff, nestled amongst the trees. Theirs was the only love I ever knew. I was torn from them in life, but perhaps I can return to them in death. Take my ring. See that it rests beside their bones. May you find peace at last. Pytanie, czy po drodze, żebyśmy nie musieli nadkładać dużo drogi. Jak to wygląda na mapie? To jest to, no wygląda tak, jakbyśmy mieli tam niebawem lecieć dalej. Kolega dobrze trafił. Ciekawe, czy spotkamy się z jego duchem. To trochę tak w stylu Wiedźmina by było. A póki co to faster, stronger. Kurka, będzie trzeba zejść. Serio?
No trzeba zejść. Kto to widział? Zastanawia mnie napełnianie wskaźnika Odyna, jak to będzie wyglądało w przypadku, gdy będziemy przełączać się między poszczególnymi ikonami. Czy on się będzie resetował? Is through that gate, just as you surmise. There's an army down there, Joshua. Yes, but I don't see any dominance. A, kurczak uciekł. No dobrze. Nie ma dominantów, nie ma problemu. Cała naprzód. Chociaż powoli to chętnie bym wracał do kryjówki zobaczyć, co tam słychać. Jaki dźwięk, jak na wsi. I proszę bardzo, do tego się najlepiej nadaje Chocobo, chociaż widzę, że pewnych problemów się nie uda wyminąć. O! Ogarnijmy to tak. I teraz jak ramię ciemności będzie wyglądało. No to nam nie uzupełnia ramienia ciemności. Jeżeli będziemy ich walić normalnie mieczem. No szkoda, że nie mamy doskoku. Też nie uzupełnia to, co to ramię ciemności tylko przez specjalne ataki jest uzupełniane? Na to wygląda. Chociaż trzeba przyznać, że dają radę te ataki. I dość szybko się odświeżają, więc może... Pokaż nam to. Dawaj nam na kółko, chociaż ty tu zaraz zginiesz. O, idealnie, rzeźniczek. Chodź. Co to było? Ho, ho! Zbliżają się najwrogowie? Bardzo dobrze. Co z naszą powłoką? Chodźcie tutaj. Na diamentowy pył. Przetestujemy coś. No to jest piękne. Nie, ale mam pewną koncepcję. Jakby można było to zmienić. Tylko nie rozumiem. A, to my musimy tak sobie doładować, żeby to było. Okej, okay, a jak chcemy z tego wykorzystać, to mamy przytrzymać kwadrat. I puścić. O kurcze, dobra. Dobra, to już wiem, jak doładowuje się to. To jeszcze jedna rzecz. To tak, odpal. To, nie wiem, czemu to nie może być automat odpalone. Czy to zadaje mniejsze obrażenia, czy jak? This one. Pokaż jeszcze ty. Hipnotyzer. Kogo my tu mamy? Kurczę, trochę mało ich. A nie, myślę, że to nasza moc, to chyba... Feniks tym ogniem akurat gościa walnął. I teraz jak się przełączymy i wrócimy, jest dalej zapamiętane. No to dobra. To ma to potencjał. Zbliżają się nowi wrogowie. Nawet dobrze. Chodźcie. Każdemu po trochę. I są jakby mieć potężnego jakiegoś przeciwnika tutaj teraz na głowie. Odpal to i teraz ciągnij. Znaczy ogólnie moc jest mega. O, każde mięsień tak pokrojono. Moc jest mega, ale nie ukrywam, że przygotowanie się do tego ataku, no, wymaga trochę koncepcji, znaczy trochę działania. A nie, no jest różnica, to jest po 500, zabieramy na każdy strzał, a ten ładujący jest po 43. Co prawda kilka po 43, to jest jeden po 500. Będę musiał w czasie obróbki policzyć to wszystko. Joshua, can you go on? Do I have a choice? No nie masz, no nie masz, chodź tu. Już nie wiem, czy nie za daleko pozostałych. Chodź, uzupełni nam ramię ciemności. I co jest z tym ramieniem? Zepsułoś. No jak to? Kurczę, tak to tak idzie przerywać, to już mi się nie podoba. No super to ramię ciemności wyszło. Czyli widzę, że to nie jest taki pewniaczek. Czekaj, 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 czekaj. To tak. Doładuj nam... To jeszcze jest... Hipno. Doładuj nam to i... Zobaczymy. Kurczę no. Im dalej z tymi tutaj zabawkami, tym przyznam, że to jakoś tak gorzej.
Wydaje mi się, że te wcześniejsze to jednak działały jakoś tak skutecznie na tych przeciwników. W sensie nie wymagały tyle kombinacji, a potrafiły zadać obrażenia. A tutaj trzeba się przełączać z tym mieczem, włączać, wyłączać. Na co komu tyle kombinacji? No zobaczymy, czy te wszystkie ciosy tutaj mogą wbić. O, cyk, 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 cyk. Jeszcze odpalamy to, włącz ramię. I zdążysz? Oby. No to robi już, tak. To kręci wyniki, ale... Znaczy wygląda ładnie, ale czy jest wygodne i skuteczne? No to już takie dyskusyjne. Jeszcze ktoś? O kurczę. A ja zużyłem wszystkie bajery. Jak tam, bracie, u ciebie sytuacja? Żaru nie ma. O! No to mrok. Ale tacy jacyś nadgryzieni jakby byli tam. Przynajmniej pozostali. Może oni specjalnie są po to, żeby tutaj nasze ramię ciemności uzupełniać. Pokroimy. Jak będziemy maksymalne ramię ciemności, spróbujemy uderzyć tam w naszego kolegę. A może... Powal! Po ludziach! Po kimkolwiek! Kurczę, jakie to niewykorzystane. Myślę, że to jest taki automat. Okazuje się, że niestety nie. To jest kolejny taki minus dla tych specjalnych mocy. Także trzeba dość precyzyjnie celować. Jak mamy szybkiego przeciwnika, to to może wcale nie być takie proste do użycia. Z płotkami robi wrażenie. Działa dobrze, ale no właśnie, z płotkami. Kule dawaj, czemu kule jego? No właśnie. Mamy lód? Nie, lód się uzupełnia. Ty wataszko, bo ja bym chciał na niego zachować te moce nasze, żeby odpalić wszystko, co specjalne. I zobaczyć, co wyjdzie. O, jest żor. Zaraz odpalimy mrok. Mrok już działa. Jeszcze ten at. I giga mega rozbłysk. W sumie nie wiem, czy to nam nie uzupełniło trochę. Tak, na dwójeczkę. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że te nowe moce wcale nie są aż tak potężne, jakby mogło się wydawać. Z jednym słowem będziemy musieli przemyśleć, co i jak z tym naszym tu użyciem czarów. Szkoda, bo wciąż nie ma takiego głównego ikona. Może będzie trzeba się ponownie uśmiechnąć do naszego starego kumpla Sida. Coś wyciągnąć. Chociaż to oznaczanie przeciwników u Sida też było takie trochę. No, właśnie brakuje mi takiego mega ikona, jak ten nasz ognisty, tak? Ten doskok jest wygodny, chociaż ostatecznie również mało daje. Tarcza była fajna u Tytana, tylko znowu problem, że no mieszała trochę w głowie, bo normalnie korzystamy z kółka do tego, żeby robić jakieś uniki, odpalać specjalne rzeczy, a tu nagle cyk, zamiast unikać ciosów wroga, mamy je brać na klatę, ale działało dobrze. Look, Clive. By the founder, the place is a fortress. Najgorsze przed nami. Macie tu jakieś żyćko na placu? Nic?
Owołaj, kurak. Good girl. Lecimy. Chyba, że znowu nam będą to przerywać. Trochę odwrócili schemat działania, jak tak się tak teraz na to spojrzę. Normalnie to najpierw było zniszczyć kryształ, później Aikona, a to... No knights. Not even any bodies. One could almost believe the whole kingdom had turned to Kashyyyk. A tu coś się zmieniło. Najpierw Barabasza załatwiliśmy, a teraz dopiero ruszamy na kryształ. Dobra, kodek. Nie interesuj się nami. Jak to kwestia dalszej drogi wygląda tędy? Nie, no powinniśmy przejść. Jama Kritersów, to nie. Powinniśmy przejść. Tak, okrężną drogą to może nas nawet kotek nie zauważy. No to niestety, w tej grze trochę to potrafi działać tak, że coś wydaje się otwartą przestrzenią. Że później się okazało, że przejścia nie ma. Wiedzieli, gdzie pochować rodziców. No. Jakieś mikstury leczące? Jest, może być. Nie damy czarom zarobić. No dobra, jesteś blisko celu. Czy to jest grób? O, ma potencjał. No i proszę bardzo, jak kolega nam szybko misję poboczną zafundował. He'll be able to see all the way to Stone here. Find a resting place as any man could hope for. Reunited with those he loves at last. W sumie ciekawe, ile czarom by nam dała za ten pierścionek, ale cóż, no kolega zapłacił z góry. Uszanujmy to. Coś wykopaliśmy z grobu i tak. Tu leżą pogrzebane ciała Knuta i jego ukochanej, żony Bridy, którzy dokonali żywotu w 24 roku zadumy. Czy tu jest skrót? No i właśnie, to jest to, co mówiłem. Może to tak się wydaje, że otwarte, można by było lecieć skrótem. Ale nie. A tu już perspektywy są lepsze. Kurczę, Clive, przesadzasz. Do Feniksa z takimi mocami. My nie mamy czasu na głupoty. Nie no, tu zdecydowanie trzeba będzie Ambrozję wołać. Zbyt dużo rzeczy chce nas zatrzymać na drodze. Zmęczona od samego biegania. No ale cóż. Come on. Tamta wioska obok ma potencjał, ale zakładam, że dostaniemy tam pewnie jakieś zadanie, albo kryje się coś legendarnego wśród... A, wejdźmy. Może będzie szybka podróż na przyszłość, tylko ominimy tego z maczugą. Lubię maczugi, ale nie aż tak bardzo. Nie, to wygląda tak, jakbyśmy mieli kiedyś tutaj... Przyjść z misją? Cześć, panie górnik. Wrócimy tu jeszcze. Widzę, że brat się nimi zajął. Ty, Ambrozja, może możemy iść tam dalej sami na własnych nogach, to nie znaczy, że ty masz nas opuszczać. Tak nam się dobrze jechało. Dobra, Akasza odpuściły, teraz żeby te latające pieruny też. Naprawdę ciężko znaleźć miejsce, gdzie można tego ptaka ściągnąć do nas. A bez niego to nie robota. Tutaj też kuszę, żeby wejść w ten eter, ale boję się, że zejdzie z niego. Też dobrze, że na Ambrozję ten eter nie działa. Niby tutaj wszystkich zmienia w Akasze, ale... Może też naznaczona, tak. Bywaj w ten sposób. To jakaś dziwna fioletowa kula.
The calm before the storm. There's only one way into that city. Across the bridge. Through the main gate. Right into the midst of whatever is left of the late King's army. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Panowie, a wam tak śpieszno do centrum, bo tam kurka. Ciekawa rzecz, bo to wygląda jakby się szykowali na główne spotkanie już, a ostatecznie... No kiedyś musimy chyba wrócić jeszcze do kryjówki. Mamy tam kilka misji pobocznych do zrobienia, przynajmniej powinno być. Stroke of good fortune, perhaps? I hope you're right. So do I. Tak to jest, przyjechać na wakacje nad Polskie Morze. Tak to właśnie wygląda ulicy Szaleństwa. Eno, Mielno się bawi. Ale ładnie to wygląda. O kurczę. Sporo. Lubimy takie spore ataki, bo to wygląda jak szybko do powalenia. Spoko układ z tym dobijającym Feniksem. No nie, no to przyznam, że z tych różnych mocy na kółka, to ta moc do skoku Feniksa chyba podoba mi się najbardziej, nie bracie? I nie mówimy tylko o tym dlatego, że tu jesteś. Po prostu podoba nam się twa moc. Najlepsze jest to, że ta lokalizacja naprawdę robi wrażenie i działa w 60 klatkach. Przyjemne z przyjemnym.
what are we waiting for? Komuś Souls Like'ów się zachciało. No, oj, sorry bracie, nie zauważyliśmy, że leci na ciebie. A widzę, że ta... O kurczę, ale jak to ładnie zjeżdża z niego. To mi się podoba. A może ramię ciemności będzie dobre do... Dajcie nam ramię ciemności, do zrzucania... No nie, to w ogóle... No dobra, coś się tam rozkręca, ale... Poszatkował biedaka, a może i dobrze wyszło. I... Ciśnij. No nie wiem. Dawaj kulę w niego. Zaraz będzie leżał. Kurczę, można było poczekać na żart. Tonik się... A, tonik siły się skończył. To nic. Dobra. Gość gotowy. No to idziemy. Mam wrażenie, że mieliśmy gorszych przeciwników od niego. Włączmy sobie ogień, bo jeszcze to mnie zastanawia, czy jak jesteśmy z ogniem i odpalimy sobie giga rozbłysk, czy to się jakoś uzupełnia. W sumie jak leży, to możemy go chyba dobić tym, to... Idealny moment, żeby to wykorzystać, te specjalne moce. A 70 tysięcy! Odporności tak dużo mu nie znosi. Ej! Oddawaj nam chód! Dobre i to, oddali... Co to za na... Ej! To właśnie takie przerażające to w swym działaniu. Chodź na lody. W sumie to miłe, że najbliższe, znaczy najbliższe, najlepsze moce należały do naszych najbliższych, o. Jill okaza... Co ty robisz? Oszczędzaj moc, a co my... A, mamy jakieś takie... A czy jak mamy to i strzelamy, to też... Nie, to nie ma takich uzupełniających. Szkoda. Dobra, zaraz będziemy mogli go uśpić. Dużo jakiś ma takich zrzucanych, oszukańczych ataków. Leżę, znów. No, bardzo dobrze. Nice try. Dobijamy gość.
mamy szansę dobrze wykorzystać atak ciemności. O bracie, a może to tak szybko idzie z tym stworem, bo brat nam pomaga. Nie przesadzasz? No dziabnij raz jeszcze i z przytrzymania. No, pod 80 tysięcy, rozkręcamy się powoli. Znowu chcesz coś specjalnego puścić, czy już do końca możemy normalnie walczyć? Mam wrażenie, że to pierwsze ogłuszenie zawsze do połowy wbija. Taki bonus. I kulami go! To chyba nie ma sensu się bawić w ogłuszanie. Przez na to, jak on obrywa. Że niby coś nam ma zrobić? Jak on to przeżył? Nie, to nie było dobre. To był ten najgorszy moment na ten specjalny cios. No kurczę, nic mu się nie dzieje. Co jest? Mamy dziada, kurczę, no jakiś tak na koniec był ten nieruchliwy, tak? Coś nie tak z nim było. No ale na szczęście kajdany Behemota zdjęte do tworzenia przedmiotów. Może na najlepszy miecz? Quickly, before we're cut off for good. If it is like the others, the entrance to the inner sanctum will be at the foot of the crystal. We're almost there. Powstaje tylko pytanie, czy to nie jest element jakiegoś większego planu, bracie. Żeby nie wyszło, że daliśmy się jakoś tu podejść. O, Akasz. O kurczę. Dobra, może to pomoże. Co jest? Zimna krew. A, okej. To to może być. Dobra. Żar. Czy tam Dia, bo może jakby Dia wjechała w jednej linii, to by było lepsze niż jakiekolwiek żary czy inne rzeczy. O właśnie, o tym mówiłem. Trzeba dostosowywać moce do sytuacji, bo jak widać, można to naprawdę dobrze wykorzystać. Nam się głos zmienia. Ktoś coś jeszcze? Może tu słoiki. Torgal... Tak, na pewno tędy. Wolałem się upewnić. Chyba nie będzie żadnego wielkiego przeciwnika. No, jak często behemoty mogą się tu pojawiać. Czysto. Gdyby nie ci nowi wrogowie. Chodźcie tutaj. O, tak. Jeszcze bliżej, jeszcze. Dobra, tu chyba będzie dobrze. A teraz to zimno jak w psiarni, nie? Peski? Tak to tu działa. Ktoś jeszcze się nam zbliża? Szybko poszło. Zestaw idealnych kombinacji. Kolejna brama. To już trochę przerażające. Płyniemy tam czy uciekamy? Kurczę, Torgal, które przejście? To mówisz? Trochę szkoda. Tamta strona wydawała się mieć większy potencjał do ucieczki. Nie! No właśnie, czyść rynek! Zbliżają się nowi. O! Dużo nowych! Nie, kule to chyba najmniej... potrzebna rzecz. Tu by się przydało tak naprawdę skrzydła świateł.
Jak już kroisz wszystkich, no to krojenie ich specjalnym atakiem jeszcze też daje radę. Ale właśnie, to na nich. A nam bardziej coś na bossa się przyda. No. Co jest z tymi skrzydłami świata? A, muszę się ustawić, zapomniałem. No to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że... Ej, no... Dobra, inaczej zrobimy. Mamy już loot. Będziemy kombinować. Awans? O, w takim momencie lubimy to. Lubimy to. Dużo punktów zdrowia wbija nawet. Może procentowo nie, ale tak liczbowo wygląda to ładnie. Okej, Torgal. Myślimy o tym samym. Statek i do domu, tak? Prawda? Jeszcze się trochę to ustawiło tych ludzi. O kurczę, gdzieś mieliśmy takich przeciwników z takimi rurami strzelającymi? Warcraft? O! To taki mocniejszy nawet. Dobrze wiedzieć. Spróbujmy tym, no właśnie, tym atakiem niefajnym. Nasze nowości. Oj. Jeszcze raz. Wygląda jakby bardziej służyło do nabicia nam tych punktów i żeby rzeczywiście zrobiło to na nie większe wrażenie. No ale trzeba przyznać, że efektowne na pewno. Leży. Dobra, żadne friendly fire tu nie występuje, czy jak? Dobra, mamy to. Ten koń się nie obudzi. Once we step onto that bridge, we'll be easy targets. To co, w pław? O kurczę, kolejni, a my nie mamy nic zasięgowego. Absolutnie nic. Musimy walczyć normalnie. Kto to widział? Słońce też jak u nas nad morze. Dobra, come on. Dużego jak to pogrukutało? O, całkiem sympatycznie. Ciekawe jak z tego wyjdzie. Może byśmy mogli sobie nabijać cięcie na nim. A, za szybko. Chyba, że... I dobicie. Ktoś coś jeszcze póki działa. Kurczę, chyba tak do końca naszej drogi będziemy musieli walczyć na każdym kroku. O, tędy? Mam nadzieję, że ta muzyka jest do kupienia w orkiestronie. Całkiem przyjemnie gra. Złowieszcza tak w naszym domu. No siema. Aha.
Na takich jak oni akurat to mamy fajne metody. Chyba. Może o to tu chodzi. Trzeba sobie doładować to na później po prostu, mając słabych przeciwników. A wykorzystać, jak już wskoczy coś większego. O! Wszystko dobrze, Feniksie? Jakby tak pójść dalej, nie walczyć z nimi? A, okej. Nie ma takiego niewalczenia. Najgorzej, że oni zaczęli tak szybko schodzić na normalne strzały, że aż mi żal korzystać z żaru, żeby ich masowo wybijać. Bo lepiej zachować na coś większego. O wilku mowa. Chodź to. Biczowanie, no niestety. Nie z nami te numery, kolega. To powinno pomóc. No to cyk, ramię ciemności. Szybko dochodzi do siebie, za szybko. Ogień. Ciała. Natomiast ten atak mógłby być całkiem niezły do nabicia poziomu, tak? Na start. No dobra, kończymy, kolego, chyba. Wrogowie, czyli ten jeden, czy coś tu więcej liczymy? Całe przejście przez to dziwne zamczysko. To było piękne, jakbyśmy zrobili rundkę dookoła. Po to tylko, żeby z nimi powalczyć. Ja niestety nie podejrzewam tej gry o jakieś inne dodatkowe ścieżki. No właśnie, to jest może trochę smutek, może dobrze, że taka regrywalność, żeby raz jeszcze przejść, zobaczyć coś nowego, no tu nie występuje. No. Ciężko liczyć na jakieś dodatkowe atrakcje niż to, co mamy przy jednym podejściu. Z drugiej strony to jedno podejście jest na tyle długie, na tyle treściwe, że może nie byłoby takiej potrzeby. Wszystko. No ale jeżeli jest nowa gra plus, to nie wiem w jakim celu, tak? To nawet... Chociaż jest chyba nowa gra plus, tego co kojarzę. Ale nie za bardzo wiem w jakim celu. Chyba, że można jakąś nową historię odkryć czy coś. Dobra. Dia też to wiedzie. Oś so many, tylko lepiej. Ja to my tam lepiej w tę grupę całą jakbyśmy przeatakowali, o właśnie. Macie kule. Szkoda, że skrzydeł światła nie możemy tak doładować jak tego naszego mieczyka i wykorzystać w odpowiedniej chwili. To było całkiem wygodne. Jeszcze kolejny. No jest żor. O! Jest żor! W idealnym momencie to wbiło. No i to się nazywa sprzątanie. Miło. Thorgal to gdzie? Bo przez te całe zamieszanie trochę się zgubiliśmy wręcz.
To się chyba nigdy nie skończy. A to jeszcze najgorsze, że... w ich przypadku... to nawet te nasze nowe umiejętności takie trochę przeciętne są. Leży kolega, ale to on, a co z drugim? Buenos! Można było ich w jednej linii ustawić, ale cóż. Rozumiem, że tylko ten ma taką opcję oszołomienia. Drugi się przygląda... oj! Drugi się przygląda co najwyżej. Ale dobra, jak leży... a macie, to my skorzystamy. A nie, drugi też tak za chwilę będzie oszołomiony. Dołączy do kumpla. Odpalaj! I nie wiem, który oberwie. Oberwał ten, który miał oberwać. No dobra, oszołomienie numer 2. Skoro, że dlatego nie mamy za bardzo nic specjalnego na ten czas. No zero. Nie wiadomo nawet, jak to rozdzielić między nich. Więc gdzie jest drugi? Już padł? No to chodź. Jakby z muchami walczy. Nie uciekaj za daleko. O-o. Kombinujesz. Dalibyśmy radę z Nefretete. Dobra. Chyba to już czas. Mogę odpalać? Wszyscy w środku? Pięknie wyglądają te puste paski zdrowia, ale... no. Moment, jak ma stylu. Standardowo. Tu się jakoś potrafimy między nimi przełączać. Dobra. Co ty? Dawaj tu jakieś na te refleksy. Jeszcze kilku takich i będzie dobrze. No, przywal. Mamy. Jeden nam trochę uciekł. No czemu mnie to nie... o! A to mnie już trochę dziwi bardziej. Dlaczego was tylu jest? Nigdy nie było tylu naraz. Jak my z lodem nie wyglądamy za dobrze. To tu pojawia się i znika. Dobra, spróbujmy Diaz. Trochę dostanie po kostkach, ale to jeszcze nie to, co byśmy chcieli. Jak załatwimy jego kumpli, to akurat powinno być wszystko gotowe. Dobra, jest chyba, sam. Ale to jest szybciej gotowe niż zakładałem. Chodź. Nie wiem, kto w gorszym momencie wyszedł za atakiem. Otrzymy. No, to do zera. No ile można znikać? Oj.
leży. Chociaż jeden moment, który ta tańcząca stal ma zastosowanie. Jakby trochę dłużej to trwało niż zwykle. O, właśnie. Bardzo dobrze. Ale to jeszcze na fanfary będziemy musieli zapracować, wygląda na to. Dobra, zbieramy to. No end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart. Guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished... Well said, Gav. We have work to do. Byłoby pięknie, jakby gra się w tym momencie kończyła. No i więcej przed nami w przyszłości. Pauses out, I can say to make you change your mind. So I'll just tell you to stay safe. Nan won't take kindly to losing her best customer, especially after letting us carry all this stuff all the way to Ash. And we wouldn't want to anger old Nan. You mean you'll buy some offers? Dajesz. O, wielki młot. Zobaczymy. Obrońca. No i właśnie. Znaczy... A możemy kupić. Może będzie jakieś ulepszenie obrońcy. Choć 5000 tylko. Nie, nie chcemy się wyposażyć w przedmiot, bo mamy lepsze z misji jeszcze pobocznych. To widać, jak długo on nam mógł towarzyszyć. Taki tutaj lepszy. To... Niech będzie. Jeszcze bym zajrzał tylko do naszego kolegi za moment. Tu nie kombinujemy. No oczywiście standard mikstura. Może
A niech będzie, przynajmniej będzie. W najgorszym wypadku, co by się nie działo, zawsze mamy jakiś zapas. To mamy wszystko. Wielki młot. Powiedz nam kwestia wzmocnienia. O właśnie, wzmocnij. Runiczny pas, nie pas. O, widzę, że jednak to ostrze, co to kupiliśmy, to nawet nie wzmocnijmy jak specjalnie. No dobra, biegamy z lepszym. Więc odejdź, ale tak naprawdę... Odejdź, kolego. O, nie możemy wejść do widoku mapy. A może ma to sens, dlatego nam go teraz dali. Ale tak naprawdę w dalszą drogę wyruszymy już w kolejnym odcinku, bo wygląda na to, że ekipa Nie Daj Się, Dream Team, rusza na zamek. Być może już aż do końca gry. A może to dopiero początek czegoś wielkiego. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.